Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami. Przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby do waszej synagogi przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie. A ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądu? Czyż to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział: nie cudzołóż, powiedział też: nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego. Współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica,
czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba, jak pokazują nam pierwsze słowa tego listu, był kierowany do 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Tak mówi pierwszy wiersz. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I to był pierwszy adresat tego listu. Dlatego też w drugim u nas jest, co prawda, na nasze zgromadzenie, na wasze zgromadzenie, ale w oryginale tam pada wyraźnie słowo synagoga. I dlatego, bo gdyby do waszej synagogi przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami. I to byli Żydzi, najprawdopodobniej ci, którzy mieli głoszone Słowo Boże przez apostołów. Tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że oni odwiedzali co sabat synagogę i tam zwiastowali Słowo Boże. I w wielu tych synagogach przyjmowało wiarę. I pierwsze słowa. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana Pawła. Jest to bardzo ważna zasada, która ma podwójne, że tak powiem, zastosowanie. Pierwsze jest tutaj powszechnie znane, czyli że chodzi o to, że jeżeli mamy kogoś jednego, to on tak samo jest przed Bogiem wart jak bogaty. Inteligentny tak samo jak nieinteligentny. Żyd tak samo jak ten, który jest z pochodzenia Grekiem i nie ma scyty, tatarzyna, kobiety, mężczyzny, niewolnika wolnego przed Panem. I nie mamy takiej różnicy nigdy robić. Tutaj nie ma podziału na moralne, czyli zły i dobry, tylko widzimy, że tutaj jest status danej osoby. Jego pozycja wynikająca z jego takich cielesnych uwarunkowań, a nie z tego, jak moralnie postępuje. To wiadomo, że przed Bogiem ten, który praktykuje kradzież, jest niemiły, a ten, który nie praktykuje, jest miły. Druga rzecz, która tutaj jest w tym wierszu do zauważenia, to problem Żydów, którzy widzieli Pana Jezusa w uniżeniu jako sługę i czynili różnicę między ojcem a synem. I taka nauka do dziś istnieje, że ojciec jest Bogiem, a Jezus nim nie jest, albo jest trochę mniejszym Bogiem. Ale tutaj mamy wyraźne pouczenie, że przy wyznawaniu tej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, nie czynić tej różnicy. I dalszy przykład, który jest praktyczny w naszym codziennym chodzeniu do zastosowania, również może być odniesiony do osoby Pana Jezusa. Bo to Pan Jezus stał się dla nas ubogim. I dlatego w wierszu 6 jest ubogi w liczbie pojedynczej. Pan Jezus stał się dla nas ubogi i przez ludzi tego świata, tak jak dzisiaj rozważaliśmy na uwielbieniu, widzieliśmy Go jako tego, który wyparł się z samego siebie i stał się podobnym ludziom. Tej całej chwały nie było widać przez, nie widzieli ludzie, którzy Go obserwowali na co dzień, głównie Żydzi. I oni mieli z tym problem. Widzieli sługę Pana Jezusa i Ojca Boga. I myśleli, że osoba Syna jest mniej wartościowa niż osoba Ojca. A wy zwróciliście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzieli, a wy zwrócilibyście. Czyli tutaj ten błąd Jakub wykazuje, że oni zwracali uwagę na Ojca. To tak samo jakby zwrócili na jakiegoś wierzącego, który jest bogaty, oczy, a tego, który wygląda na biednego, posadziliby gdzieś w kącie. To samo zrobili z Panem Jezusem, który w ich oczach wyglądał na mało wartościowego, a Ojciec, no, był w majestacie
i był pierwszym celem ich uwielbienia. Ale jak wiemy z Pisma, jest to niewłaściwe podejście, gdyż kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Obaj mają taką samą wartość. Piąty wiersz. Bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują? Koryntian jest podobna myśl, że niewielu wśród nas jest mądrych według tego świata, niewielu bogatych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co głupie wybrał Bóg, to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I w życiu wierzących, takich jak na przykład apostoł Paweł, doskonale widzimy to, który mógł według ciała się chlubić wieloma rzeczami, ale powiedział, że to wszystko uznaje za śmiecie, byle tylko zyskać Chrystusa. Ósmy wiersz. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I ono tutaj jest nazwane to przykazanie królewskim przykazaniem. I dalej myśl ciągnie się w ten sposób, że jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. I to jest zasada najbardziej chyba niezrozumiana w tym świecie. Bo w tym świecie mamy, że jeżeli ktoś jest mordercą, to przez świat jest postrzegany jako wyjątkowo podła osobistość. Jeśli ktoś kradnie publiczne pieniądze, też jest źle postrzegany. A jeśli ktoś jest cudzołożnikiem, no to już jest jego sprawa, często jest mówione, byleby nie krzywdził dzieci. Jeszcze jakieś ślady moralności. I świat tego nie rozumie, ale my mamy to rozumieć, że ktokolwiek zachowa całe Słowo Boże, ale uchybi w jednym punkcie, jakimkolwiek, staje się winnym wszystkiego. Dlaczego? Bo tu jest znowu nasz wzrok skierowany na osobę Boga. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabija. Czyli to jest wszystko ze względu na osobę Boga. Ten, który powiedział nie kradnij, powiedział wszystkie inne słowa w tym Słowie Bożym, które mamy spisane. I nie można powiedzieć, że jedna z rzeczy, które On zalecił nam do wykonywania, jest bardziej wartościowa od innej i że mamy zwracać uwagę na jedne Jego wymagania bardziej, a na inne mniej. To prawda, że niektóre wymagania Boże, jeżeli zaniedbujemy, to nie krzywdzą tak bardzo bliźnich jak inne. Przynajmniej tego nie widzimy. Bo jeżeli ktoś kradnie, to efekt można zobaczyć po pewnym czasie. A jeśli ktoś zabija, efekt widać od razu. I tak samo z innymi rzeczami, które są w Słowie Bożym zalecone. Są rzeczy, które są według świata drobiazgami. Ale dla nas wszystko, co jest spisane w Słowie Bożym, nie jest drobiazgiem. Dlaczego? Ktokolwiek zachowa cały zakon, całe Słowo Boże, a uchybi w jednym, jest winny wszystkiego. I to jest też zasada, o której powinniśmy pamiętać, jeżeli mamy przywilej komuś mówić Ewangelię. Bo ludzie czasami mają takie podejście, że jeżeli jestem złodziejem, ale ja przynajmniej nie piję i sam siebie usprawiedliwia. A inny, który z kolei ma problem z alkoholem, to mówi, a wychylę od czasu do czasu, ale ja nikogo nie zabiłem. I tak się ludzie usprawiedliwiają.
Ale Słowo Boże mówi wyraźnie. Kto bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. I dzięki temu taki człowiek może zrozumieć, że jest zgubiony przed Bogiem. Nie ma różnicy między nieuczciwym biznesmenem a seryjnym mordercą. Jeśli chodzi o przekroczenie zakonu i kwalifikacje do tego, że zasłużył na piekło, jeżeli gdziekolwiek Słowo Boże wykrzywi. I w tym momencie, gdy on widzi, że jedyne na co zasługuje to gniew Boży, mamy możliwość przyprowadzić się do Pana Jezusa, który przyszedł zbawić grzeszników. Wcześniej on się za grzesznika nie uważał, bo nie znał tej zasady. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Nie ma tu miejsca na mówienie, że jeden grzech jest za 5 punktów, a drugi za 100 punktów. Wszystkie grzechy, jeśli chodzi o obrażanie Bożego majestatu, są tak samo pochybne. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem, albo miłosierdzie poprzedza sąd. I świat zasłużył na to, żeby być w całości zgładzony. Ale miłosierdzie poprzedza sąd. Miłosierdzie góruje nad sądem. I to widzimy w ofierze Pana Jezusa. Zanim sąd został i zostanie zesłany na świat, wpierw został posłany Pan Jezus. To widzimy w tej przypowieści o dzierżawcach winnicy, którzy wpierw mieli te plony przekazać właścicielowi, ale kiedy przyszedł czas oddania plonów, nie chcieli niczego oddać. I właściciel winnicy wysłał najpierw swoich posłańców, których oni pozabijali. Ci posłańcy to są różni prorocy Starego Testamentu. A potem, na sam koniec, pomyślał, pośle syna mego, uszanują go. Ale tego miłosierdzia człowiek nie docenił i zamordował syna. Miłosierdzie góruje nad sądem. Od 14 wiersza zaczyna się w pewnym sensie nowy aspekt tego tematu rozważanego przez Jakuba. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? I wielu ludzi nie rozumiało tego wiersza. Luter między innymi myślał, że to jest sprzeczne z tym, czego uczy list do Rzymian, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski, z wiary, usprawiedliwienie. I próbowali skłócić tych dwóch nauczycieli. Ale tutaj jest jedno słowo, które Duch Święty specjalnie umieścił w tym wierszu. Słowo mówi. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? To nie jest powiedziane, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś ma wiarę. Cóż to pomoże, bracia moi, że powiem, że mam 50 lat pracy i 65 lat. Czy należy mi się emerytura? Ja tylko mówię. Wszyscy wiecie, że nie ma.
Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Dla Jakuba jest tutaj to jednoznaczne, że każdy, kto rzeczywiście ma wiarę, to też ma uczynki. I o tym też uczy między innymi, dzisiaj czytaliśmy na uwielbieniu to miejsce z Efezjan, 2 rozdział. Wiersz. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli człowiek jest zbawiony przez wiarę, to jest to dar Boży. I to nie uczynki tego człowieka spowodowały zbawienie, bo wtedy człowiek miałby podstawy do tego, żeby się chwalić. Nie, będę w niebie, bo ja jestem taki dobry, a ty nie, bo ty jesteś zły. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, nie chwalił. I dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Inne miejsce mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I po co ten Chrystus Jezus nas stworzył? Albo po co Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie? Do dobrych uczynków. Do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli te dobre uczynki zawsze towarzyszą prawdziwemu nawróceniu. Zawsze jest to razem. I one po prostu wynikają, tak jak w przypadku drzewa. Zawsze, jeżeli jest to drzewo żywe, owocowe, to owoce powinny być. Jeżeli nie ma owoców, to każdy rozsądny człowiek ścina takie drzewo. Dlaczego? No bo jest bezużyteczne. No chyba, że ktoś potrzebuje cień. To jest już inny temat. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat. Aha, jeszcze może zajrzyjmy do Genezis, do pierwszej Mojżeszowej. Będzie 6 rozdział, chyba. Tak, 6 rozdział. Tutaj mamy przykład Noego. Często ten przykład jest źle rozumiany, gdyż głównie w katolicyzmie Noego przedstawia się jako osobę, która była sprawiedliwa, o własnych uczynkach weszła do arki. I ponieważ mieszkamy w kraju, gdzie mamy dużo znajomych rzymskich katolików, to pewnie nieraz słyszeliśmy takie wyjaśnienie. Ale tutaj jest pokazany początek 6 rozdziału, a w zasadzie koniec 5, 32 wiersz. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. Potem w 6 rozdziale mamy dalej. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi, i potem wiersz 3.
I rzekł Pan, nie będzie przebywał mój duch człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Potem piąty wiersz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazu i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Tutaj wyrok jest jasny. Wszyscy ludzie są zepsuci, co do jednego. Ich będzie całkowite zgładzenie wszystkich żywych istot. A potem jest dopiero ósmy wiersz. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe sobie nie zapracował na to, żeby być ocalony. Łaska jest to niezasłużona życzliwość. Noe był tak samo zepsuty, tak samo zły. I potem dopiero Noe znalazł w oczach Pana łaskę. I dziewiąty wiersz pokazuje nam już dzieje rodu Noego po nawróceniu. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Jest to skutek tego, że Bóg objawił się Noemu. Bóg pokazał Noemu łaskę. Mimo, że był tak samo zepsuty jak i jego pokolenie, potem dzięki tej łasce Bożej stał się mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. I zrodził dopiero wtedy, po nawróceniu, trzech synów: Sema, Hama i Jafeta. I to jest klucz. Można popatrzeć na daty, bo 32 wiersz 5 rozdziału mówi, że Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. I obliczyć z dat potopu, kiedy to zrodzenie synów miało miejsce. Wziąć pod uwagę 120 lat, o których powiedział Bóg w trzecim wierszu, że od momentu wydania wyroku za 120 lat będzie potop. I wtedy widać, kiedy synowie zostali zrodzeni. I widać, że wpierw było nawrócenie Noego w wyniku działania łaski Bożej, a nie jego uczynków samosprawiedliwych i chodzenie z Bogiem. A przedtem Noe był tak samo bezbożny jak łotr na krzyżu. Dobrze, wróćmy do Jakuba. I tutaj mamy od 15 wiersza kilka praktycznych wskazówek Jakuba odnośnie działania człowieka, który mówi, że ma wiarę. I też tego drugiego, który ma wiarę rzeczywiście. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Identycznie z wiarą. Cóż to pomoże, że ja będę mówił, że mam wiarę? Jak na sądzie się okaże, że wcale jej nie miałem i ciało z duszą trafi do piekła. Jest to bardzo praktyczny przykład. Ciało jest w przypadku tutaj nienakarmionych braci głodne, a w przypadku, gdy jeśli chodzi o sąd Boży, to brak wiary powoduje, że idzie się na wieczne potępienie. Skutek praktyczny w obu przypadkach tak samo odczuwany. Znaczy, czasowo potem jest gorzej w przypadku piekła. Tak i wiara. Identycznie. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę,
a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Czyli mamy tutaj osobę, która mówi, że ma wiarę i osobę, która ma wiarę. Osoba, która ma wiarę, nawet czasami nie musi nic mówić. Dlatego jest do sióstr powiedziane, że jeśli ich mężowie są nieposłuszni słowu, to żeby przez ciche postępowanie niewiast bez słowa zostali pozyskani. Dlaczego? Dlatego, że po prostu czyny mówią czasami głośniej niż słowa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Ale taka wiara nie jest tą wiarą, która ma istotne znaczenie. Dlaczego? Bo demony także w to wierzą i drżą. Wierzysz w Jezusa? To zobaczmy w Jana. To chyba będzie rozdział 8 rozdział, 31 wiersz. Gdy tak mówił Pan Jezus, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tutaj mamy Żydów, którzy nie tylko wierzyli, że Bóg jest jeden, ale także jest o nich powiedziane, że uwierzyło w Jezusa. Nie o Jezusie tylko, ale w Jezusa. I co potem czynili ci wierzący w 59 wierszu? Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Już z tego uczynku widzimy, że ta wiara w Jezusa, którą mieli ci Żydzi, to nie była wiara, która zbawia. A kluczem jest 32 wiersz. Poznanie prawdy. Wiara z poznaniem prawdy. Nie może być to wiara z brakiem poznania tego, co jest rzeczywiście prawdą, bo muzułmanin też wierzy w Jezusa. Ale on wierzy, że Jezus nie został ukrzyżowany. Wierzy, że Jezus po prostu umarł ze starości. I czy taka wiara może go zbawić? Nie. Mimo, że wierzy w Jezusa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. I tutaj Jakub bardzo brutalnie się odzywa dalej do swojego słuchacza. Chcesz przeto poznać nędznych człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Dlaczego nędzny? Bo człowiek, który tylko mówi, że ma wiarę, a jej rzeczywiście nie ma, jest najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem, jakiego możemy sobie wyobrazić na ziemi. On sobie pochlebia, bo jest napisane w przypowieściach, że mądry boi się Pana i unika zła, a głupi spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny. Coraz częściej, szczególnie w takich krajach jak nasz, widać
ożywienie religijne, spoufalenie z Bogiem. Widzimy pełno ludzi, którzy twierdzą sobie, że są wierzącymi, a na przykład nie zerwali z grzechem. Na przykład lubią rok, lubią modlić się na różańcu i inne rzeczy, które wskazują ewidentnie, że to są ludzie martwi duchowo. Nic nie mają z Ducha Świętego. Ja nie mówię oczywiście o przypadku osoby, która co dopiero się nawróciła i jeszcze nie porzuciła tych rzeczy, bo to też jest możliwe, że człowiek wychodzi z tych rzeczy. Ja mówię o człowieku, który trwa w tym i nie chce tego porzucić. Poznał ze Słowa Bożego, że to są rzeczy, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, a działa dalej według tego samego schematu. Chcesz przeto poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I tutaj są dwa przykłady. Abraham. Wyobraźmy sobie Abrahama, gdyby on nie wyciągnął ręki na Izaaka. Jak wyglądałoby całe świadectwo Abrahama w naszych oczach? Czy wiedzielibyśmy, że on był naprawdę wierzący? My może tak, bo mamy napisane w Biblii. Ale jego obserwatorzy dookoła, gdyby nie widzieli jego codziennych uczynków i aniołowie, którzy widzieli, że on wyciągnął rękę, żeby ofiarować swojego syna, wiedzieliby to? Nie. Tak samo tutaj jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego. I to jest typowy uczynek życia, wynikający z tego, że wiemy z Hebrajczyków, że Abraham wierzył, że tak jakby z martwych mógł odzyskać Izaaka z powrotem, dlatego że wiedział, że Bóg obiecał, że z Izaaka będzie tak liczne potomstwo jak piasek na brzegu morza. Czyli nie było tutaj w Abrahamie żadnych wątpliwości, że jeśli nawet Izaak zostanie przez niego zabity, to Bóg go wskrzesi. No bo wcześniej była obietnica Boża, że z Izaaka będzie się wywodzić liczne potomstwo jak piasek na brzegu morza. Czyli nie było w nim rozdwojenia, że teraz o nie Boże, Ty nie możesz mi kazać zabić mojego syna, no bo wcześniej obiecałeś. Niektórzy tak próbują, jedno przykazanie może przeciwstawić drugiemu. Czyli na przykład nie mogę, bardzo trudno mi myśleć taki przykład, ale w życiu na pewno nieraz mamy takie sytuacje, kiedy jest pokusa, żeby jedno przykazanie Boże uchylić po to, żeby drugie podtrzymać. I nam się wydaje, że wtedy jedno przykazanie jest ważniejsze od drugiego. A to jest nieprawda, bo Abraham miał obietnicę, że z Izaaka będzie potomstwo liczne jak piasek morski. A potem można powiedzieć, że usłyszał po ludzku sprzeczne przykazanie, żeby zabił Izaaka. Jeżeli mamy pewność, że to pochodzi ze Słowa Bożego, co Bóg od nas wymaga, to nie mamy żadnych podstaw do niepokoju. Że mamy według tego, co nam jest objawione w Słowie Bożym, postępować, choć nam po ludzku się wydaje, że nie możemy naraz utrzymywać trzech lub czterech miejsc z Biblii naraz, bo nam się wydaje, że będzie trudno. To już trzeba Bogu zostawić. Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami Jego i przez uczynki stała się doskonała? Jakaż to by była wiara, gdyby Abraham nie wyciągnął morza na syna. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. I tutaj jest odnośnik do Rzymian 4:3, który jest w pewnym sensie też kluczem dla nas.
4:3, a wcześniej 4:2. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. O co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Właśnie 4:2 pokazuje nam, przed kim został usprawiedliwiony z uczynków Abraham. Ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo Bóg już w momencie, gdy on pierwszy raz uwierzył, wiedział, że Abraham jest prawdziwie wierzący. I już wtedy w niebie zostało to zapieczętowane i nie było już żadnych możliwości, żeby Abraham odpadł. Tak samo w przypadku Rahab. W liście Jakuba mamy powiedziane, że w podobny sposób Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynku została usprawiedliwiona? Czyż ona już wcześniej uwierzyła Bogu, że ten Bóg Izraelitów, którzy idą, żeby wymordować wszystkich mieszkańców Jerycha za ich bezbożność, że ten Bóg jest Bogiem prawdziwym. I w tym momencie już stała się usprawiedliwiona przed Bogiem z wiary. Ale jeżeli by tej wiary nie praktykowała, co zrobiliby z nią Izraelici? Zgodziliby ją. Dlatego powinna była i Bóg doprowadził do tego, że praktykowała swoją wiarę. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona? Przed kim z uczynków została usprawiedliwiona? Przed ludźmi, którzy uratowali ją i nie zgładzili. Bo mogli, gdyby ich nie uratowała, gdyby ich nie ukryła, to nie wiedzieliby, że jest wierząca. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jest to zasada, o której powinniśmy pamiętać. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie doprowadził do tego, aby Jego dziecko Boże nie wydawało zewnętrznych, wyraźnych sygnałów, że jest to dziecko Boże. Nawet Łotr na krzyżu, który po nawróceniu żył nie dłużej niż godzinę czy dwie, miał okazję w taki sposób wydać o sobie świadectwo, że jest nawrócony, że dziś każdy, kto ma egzemplarz Nowego Testamentu, wie o tym. I tak samo poświadcza Bóg w życiu każdego człowieka, że są ewidentne oznaki, takie, że nie można tego z niczym pomylić. Po czym to poznać? Po owocach. Mamy w Biblii powiedziane, że po owocach się czego poznaje. I znane nam są co najmniej trzy owoce. Owoc warg wyznawających Jego imię. To jest w Hebrajczyku powiedziane. I owoc warg wyznawających imię Boże jest rzeczywistym owocem w przypadku prawdziwego wierzącego. Ale czy wystarczy nam jako świadectwo o kimś? Do tego, żeby go ochrzcić, prawdopodobnie tak, bo na wyznanie ustne się czci, prawda? Ale jeśli chodzi o to, czy to jest faktycznie człowiek, który może być przez nas całkowicie bez zastrzeżeń uważany za absolutnie godnego wiary jako wierzący, to nie zawsze. Bo to może powiedzieć katolik, że ja wierzę w Jezusa. Może powiedzieć o tym muzułmanie, że ja jestem wierzący Jezusa. I wyznawać ustami prawie identycznie z nami. Wyuczy się paru rzeczy, które musi powiedzieć, i jest wtedy coś, co wygląda jak owoc warg wyznawających imię. Druga
drugi owoc to jest owoc sprawiedliwości, który jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I z tego, co pamiętam, ten owoc także był już w Starym Testamencie znany, że właśnie pokój jest zasiewany w sprawiedliwości przez tych, którzy pokój czynią. I to mi pokazuje, że to także mógł czynić starotestamentowy Izraelita, stosujący się do zakonu, nie mający życia Bożego. Ale również to czyni każdy prawdziwie narodzony na nowo chrześcijanin. Wydaje taki owoc. A trzeci owoc, który jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla chrześcijan, to jest Galacjan. Piąty rozdział. Dwudziesty drugi wiersz. Owocem, trzeba zwrócić uwagę, że to jest liczba pojedyncza, nie owocami. Owocem zaś ducha są. Na ten jeden owoc składa się to wszystko. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. Czyli jeżeli mamy człowieka, który deklaruje miłość, ale na przykład nie ma w nim żadnej radości, nie ma ewidentnego dowodu, że on ten owoc wytwarza. Bo jeżeli mamy na przykład jabłko, które ma skórkę, ogonek, ale nie ma miąższ, to się z nas wydaje. Nie jest to ten owoc. Bracia moi, nie czyńcie różnicy przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby do waszej synagogi przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie. A ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądu? Czyż to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział: nie cudzołóż, powiedział też: nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Tak i wiara. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków,
a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, to ojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego. Współdziałała z uczynkami jego. I że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba, jak pokazują nam pierwsze słowa tego listu, był kierowany do 12 pokoleń, które żyją w Ojczyźnie. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I to był pierwszy adresat tego listu. Dlatego też w drugim, u nas jest to prawda na nasze zgromadzenie, na wasze zgromadzenie, ale w oryginale tam pada wyraźnie słowo synagoga. I dlatego, bo gdyby do waszej synagogi przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami. I to byli Żydzi, najprawdopodobniej ci, którzy mieli głoszone Słowo Boże przez apostołów, tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że oni odwiedzali co sabat synagogę i tam zwiastowali Słowo Boże i wielu tych synagogach przyjmowało wiarę. I pierwsze słowa. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jest to bardzo ważna zasada, która ma podwójne, że tak powiem, zastosowanie. Pierwsze jest tutaj powszechnie znane, czyli że chodzi o to, że jeżeli mamy kogoś biednego, to on tak samo jest przed Bogiem wart jak bogaty. Inteligentny, tak samo jak nieinteligentny. Żyd, tak samo jak ten, który jest z pochodzenia Grekiem. I nie ma scyty, tatarzyna, kobiety, mężczyzny, niewolnika wolnego przed Panem. I nie mamy takiej różnicy nigdy robić. Tutaj nie ma podziału na moralne, czyli zły i dobry, tylko widzimy, że tutaj jest status danej osoby. Jego pozycja wynikająca z jego takich cielesnych uwarunkowań, a nie z tego, jak moralnie postępuje. To wiadomo, że przed Bogiem ten, który praktykuje kradzież, jest niemiły, a ten, który nie praktykuje, jest miły. Druga rzecz, która tutaj jest w tym wierszu do zauważenia, to problem Żydów, którzy widzieli Pana Jezusa jako sługa i czynili różnicę między ojcem a synem. I taka nauka do dziś istnieje, że ojciec jest Bogiem, a Jezus nim nie jest, albo jest trochę mniejszym Bogiem. Ale tutaj mamy wyraźne pouczenie, że przy wyznawaniu tej wiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, nie czynić tej różnicy. I dalszy przykład, który jest praktyczny w naszym codziennym chodzeniu do zastosowania, również może być odniesiony do osoby Pana Jezusa. Bo to Pan Jezus stał się dla nas ubogi. I dlatego w wierszu 6 jest ubogi w liczbie pojedynczej. Pan Jezus stał się dla nas ubogi i przez ludzi tego świata, tak jak dzisiaj rozważaliśmy na uwielbieniu, widzieliśmy go jako tego, który wyparł się samego siebie i stał się podobny ludziom. Tej całej chwały nie było widać przez ludzie, którzy go obserwowali na co dzień, głównie Żydzi.
I oni mieli z tym problem. Widzieli sługę Pana Jezusa i Ojca Boga. I myśleli, że osoba Syna jest mniej wartościowa niż osoba Ojca. A wy zwróciliście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzieli, a wy zwrócilibyście. Czyli tutaj ten błąd Jakub wykazuje, że oni zwracali uwagę na Ojca. To tak samo jakby zwrócili na jakiegoś bieżącego, który jest bogaty w oczy, a tego, który wygląda na biednego, posadziliby gdzieś w kącie. To samo zrobili z Panem Jezusem, który w ich oczach wyglądał na mało wartościowego, a Ojciec był w majestacie i był pierwszym celem ich uwielbień. Ale jak wiemy z Pisma, jest to niewłaściwe podejście, gdyż kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Obaj mają taką samą wartość. Piąty wiersz. Bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują? Koryntian jest podobna myśl, że niewielu wśród nas jest mądrych według tego świata, niewielu bogatych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co głupie wybrał Bóg, to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. I w życiu wierzących, takich jak na przykład apostoł Paweł, doskonale widzimy to, który mógł według ciała się chlubić wieloma rzeczami, ale powiedział, że to wszystko uznaje za śmiecie, byle tylko zyskać Chrystusa. Ósmy wiersz. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I ono tutaj jest nazwane to przykazanie królewskim przykazaniem. I dalej myśl ciągnie się w ten sposób, że jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. I jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, staje się winny wszystkiego. I to jest zasada najbardziej chyba niezrozumiana w tym świecie. Bo w tym świecie mamy, że jeżeli ktoś jest tam, to przez świat jest postrzegany jako wyjątkowo podła osobistość. Jeśli ktoś kradnie publiczne pieniądze, też jest źle postrzegany. A jeśli ktoś jest cudzołożnikiem, to już jest jego sprawa, często jest mówione, byleby nie krzywdził dzieci. Jeszcze jakieś ślady moralności. I świat tego nie rozumie, ale my mamy to rozumieć, że ktokolwiek zachowa całe Słowo Boże, ale uchybi w jednym punkcie, jakimkolwiek, staje się winnym wszystkiego. Dlaczego? Bo tu jest znowu zwrot skierowany na osobę Boga. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabija. Czyli to jest wszystko ze względu na osobę Boga. Ten, który powiedział nie kradnij, powiedział wszystkie inne słowa w tym Słowie Bożym, które mamy spisane. I nie można powiedzieć, że jedna z rzeczy, które on zalecił nam do wykonywania, jest bardziej wartościowa od innej i że mamy zwracać uwagę na jedne jego wymagania bardziej, a na inne mniej. To prawda, że niektóre wymagania Boże, jeżeli zaniedbujemy, to nie krzywdzą tak bardzo bliźnich jak inne. Przynajmniej tego nie widzimy. Bo jeżeli ktoś kradnie, to efekt można zobaczyć po pewnym czasie. A jeśli ktoś zabija, efekt widać od razu. I tak samo z innymi rzeczami, które są w Słowie Bożym zalecone. Są rzeczy, które są według świata drobiazgami. Ale dla nas wszystko, co jest wpisane w Słowie Bożym, nie jest drobiazgiem. Dlaczego? Ktokolwiek zachowa cały zakon, całe Słowo Boże, a uchybi w jednym, jest winny wszystkiego. I to
jest też zasada, o której powinniśmy pamiętać, jeżeli mamy przywilej komuś mówić Ewangelię. Bo ludzie czasami mają takie podejście, że jeżeli jestem złodziejem, ale ja przynajmniej nie piję i sam siebie usprawiedliwiam. A inny, który z kolei ma problem z alkoholem, to mówi, a wychylę od czasu do czasu, ale ja tego nie wiem. I tak się ludzie usprawiedliwiają. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie. Kto bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. I dzięki temu taki człowiek może zrozumieć, że jest zgubiony przed Bogiem. Nie ma różnicy między nieuczciwym biznesmenem a seryjnym mordercą. Jeśli chodzi o przekroczenie zakonu i kwalifikację do tego, że zasłużył na piekło, jeżeli gdziekolwiek Słowo Boże utrzyma. W tym momencie, gdy on widzi, że jedyne na co zasługuje to gniew Boży, mamy możliwość przygotować się do Pana Jezusa, który przyszedł zbawić grzeszników. Wcześniej on się za grzesznika nie uważał, bo nie znał tej zasady. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Nie ma tu miejsca na mówienie, że jeden grzech jest za 5 punktów, a drugi za 100 punktów. Wszystkie grzechy, jeśli chodzi o obrażanie Bożego majestatu, są tak samo pochybne. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem, albo miłosierdzie poprzedza sąd. I świat zasłużył na to, żeby być w całości zgładzony. Ale miłosierdzie poprzedza sąd. Miłosierdzie góruje nad sądem. I to widzimy w ofierze Pana Jezusa. Zanim sąd został i zostanie zesłany na świat, wpierw został posłany Pan Jezus. To widzimy w tej przypowieści o dzierżawcach winnicy, którzy wpierw mieli te plony przekazać właścicielowi, ale kiedy przyszedł czas oddania plonu, nie chcieli niczego oddać. I właściciel winnicy wysłał najpierw swoich posłańców, których oni pozabijali. Ci posłańcy to są różni prorocy Starego Testamentu. A potem, na sam koniec, pomyślał, pośle syna mego, uszanują go. Ale tego miłosierdzia człowiek nie docenia. I zamordował syna. Miłosierdzie góruje nad sobą. Od 14 wiersza zaczyna się w pewnym sensie nowy aspekt tego tematu rozważonego przez Jakuba. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może wybawić? I wielu ludzi nie rozumiało tego wiersza. Luther między innymi myślał, że to jest sprzeczne z tym, czego uczy list do Rzymian, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski, z wiary w usprawiedliwienie i próbowali skłócić tym dwóch nauczycieli. Ale tutaj jest jedno słowo, które Duch Święty specjalnie umieścił w tym wierszu. Słowo mówi. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Nie jest powiedziane, cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś ma wiarę.
że powiem, że mam 50 lat pracy i 65 lat. Czy należy mi się emerytura? Ja to mówię. Wszyscy wiecie, że nie ma. Cóż to położę, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynku? Dla Jakuba jest tutaj to jednoznaczne, że każdy, kto rzeczywiście ma wiarę, to też ma uczynki. I o tym też uczy m.in. dzisiaj czytaliśmy na uwielbieniu to miejsce z Efezjan. Drugi rozdział. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży podatek. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu nie ma żadnych wątpliwości, że jeśli człowiek jest zbawiony przez wiarę, to jest to dar Boży. To nie uczynki tego człowieka, to jest zbawienie, bo wtedy człowiek miałby podstawy do tego, żeby się chwalić. Nie, będę w niebie, bo ja jestem taki dobry, a ty nie, bo ty jesteś zły. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, nie chwalił. I dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Inne miejsce mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym, jest stworzony. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I po co ten Chrystus Jezus nas stworzył, albo po co Bóg stworzył nas w Chrystusie Jezusie? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nim chodzili. Czyli te dobre uczynki zawsze towarzyszą prawdziwemu nawróceniu. Zawsze jest to razem. I one po prostu wynikają, tak jak w przypadku drzewa. Zawsze, jeżeli jest to drzewo żywe, owocowe, to owoce powinny być. Jeżeli nie ma owoców, każdy rozsądny człowiek się nie należy. Dlaczego? No nie to już też, no chyba, że ktoś potrzebuje się. To jest już inny temat. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nim chodzili. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brak, aha, jeszcze może zajrzyjmy do Genezy, do pierwszej Mojżeszowej. Będzie szósty rozdział, chyba. Tak, szósty rozdział. I tutaj mamy przykład Noego. Często ten przykład jest źle rozumiany, gdyż głównie w katolicyzmie Noego przedstawia się jako osobę, która była sprawiedliwa, o własnych uczynkach weszła do arki. I ponieważ mieszkamy w kraju, gdzie mamy dużo znajomych rzymskich katolików, to pewnie nieraz słyszeliśmy takie wyjaśnienie. Ale tutaj jest pokazany początek szóstego rozdziału, a w zasadzie koniec 5, 32 wiersz. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. Potem w 6 rozdziale mamy dalej. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi? I potem wiersz 3. I że
rzekł Pan, nie będzie przebywał mój duch człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Potem piąty wiersz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazu i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. I tutaj wyrok jest jasny. Wszyscy ludzie są zepsuci, co do jednego, i będzie całkowite zgładzenie wszystkich żywych istot. A potem jest dopiero ósmy wiersz. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe sobie nie zapracował na to, żeby być totalny. Łaska jest to niezasłużona życzliwość. Noe był tak samo zepsuty, tak samo zły. I potem dopiero Noe znalazł w oczach Pana łaskę. I dziewiąty wiersz pokazuje nam już dzieje rodu Noego po nawróceniu. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Jest to skutek tego, że Bóg objawił się Noemu, Bóg pokazał Noemu łaskę. Mimo że był tak samo zepsuty jak jego pokolenie, potem dzięki tej łasce Bożej stał się mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. I zrodził dopiero wtedy, po nawróceniu, trzech synów. Sema, Hama i Jafeta. I to jest klucz. Można to patrzeć na daty, bo 32 wiersz 5 rozdziału mówi, że Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. I obliczyć z dat potopu, kiedy jest to zrodzenie miało miejsce. Wziąć pod uwagę 120 lat, o których powiedział Bóg w trzecim wierszu, że od momentu wydania wyroku za 120 lat będzie potop. I wtedy widać, kiedy są nawróceni zrodzeni i widać, że nawrócenie Noego w wyniku działania łaski Bożej, a nie jego uczynków samosprawiedliwych i wchodzenie z Bogiem. A przedtem tak samo bezbożny jak Bóg na krzyżu. Dobrze, wróćmy do Jakuba. Tutaj mamy od 15 wiersza kilka praktycznych wskazówek Jakuba odnośnie działania człowieka, który mówi, że ma wiarę. I też tego drugiego, który ma wiarę rzeczywiście. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby ja, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Identycznie z wiarą. Cóż to pomoże, że ja będę mówił, że mam wiarę? Jak to sądzi się okaże, że wcale nie miałem i ciało duszą trafi do piekła. Jest to bardzo praktyczny przykład. Ciało jest tutaj nie nakarmionych braci głodne, a w przypadku, gdy jeśli chodzi o sąd Boży, brak wiary powoduje, że idzie się praktycznie na podróż. Skutek praktyczny w obu przypadkach tak samo odczuwamy. Znaczy, czasowo potem jest Boży przypadku piekła. Tak i wiara. Identycznie. Jeżeli nie ma uczynków martwa, jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Czyli mamy tutaj osobę, która mówi, że ma wiarę
i osoba, która ma wiarę. Osoba, która ma wiarę, nawet czasami nie musi nic mówić. Dlatego jest do sióstr powiedziane, że jeśli ich mężowie są nieposłuszni słowu, to jeżeli przez ciche postępowanie niewiast bez słowa zostały pozostane. Dlaczego? Dlatego, że po prostu czyny mówią czasami głośniej niż słowa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Ale taka wiara nie jest ta wiara, która ma istotne znaczenie. Dlaczego? Bo demony także w to wierzą i drżą. Wierzysz w Jezusa? To zobaczmy w Jana. Tak mówił Pan Jezus, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tutaj mamy Żydów, którzy nie tylko wierzyli, że Bóg jest jeden, ale także jest o nich powiedziane, że uwierzyło w Jezusa. Nie o Jezusie tylko, ale w Jezusa. I co potem czynili ci wierzący? 59 dni. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Już z tego uczynku widzimy, że ta wiara w Jezusa, którą mieli ci Żydzi, to nie była wiara. A kluczem jest 32 wiersz. Poznanie prawdy. Wiara z poznaniem prawdy. Nie może być to wiara z brakiem poznania tego, co jest rzeczywiście prawdą. Bo muzułmanin też wierzy w Jezusa. Ale on wierzy, że Jezus nie został ukrzyżowany. Wierzę, że Jezus po prostu umarł ze starości. I czy taka wiara może pozwolić? Nie. Mimo, że wierzy w Jezusa. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. I tutaj Jakub bardzo brutalnie się odzywa dalej do swojego słuchacza. Chcesz przeto poznać wnętrzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Dlaczego nędzny? Bo człowiek, który tylko mówi, że ma wiarę, a jej rzeczywiście nie ma, jest najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem, jakiego możemy sobie wyobrazić na ziemi. On sobie pochlebia, bo jest napisane w przypowieściach, że mądry boi się Pana i unika zła, a głupi spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny. Coraz częściej, szczególnie taki jak nasz, widać ożywienie religijne, spoufalenie Bogiem. Widzimy pełno ludzi, którzy twierdzą sobie, że są wierzącymi, a na przykład nie zerwają z grzechu. Na przykład lubią rok, lubią modlić się na różańcu, i inne rzeczy, które wskazują ewidentnie, że to są ludzie martwi duchowo. Nic nie mają z Ducha Świętego. Ja nie mówię oczywiście o przypadku osoby, która co dopiero się nawróciła i jeszcze nie porzuciła tych
Chcesz przez to poznać nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I tutaj są dwa przykłady. Abraham. Wyobraźmy sobie Abrahama, gdyby on nie wyciągnął ręki na Izaaka. Jak wyglądałoby całe świadectwo Abrahama w naszych oczach? Czy wiedzielibyśmy, że on był naprawdę wierzący? My może tak, bo mamy napisane w Biblii. Ale jego obserwatorzy dookoła, gdyby nie widzieli jego codziennych uczynków i aniołowie, którzy widzieli, że on wyciągnął rękę, żeby ofiarować swojego syna, widzieliby tak? Nie. Tak samo tutaj jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego. I to jest typowy uczynek życia, wynikający z tego, że wiemy z Hebrajczyków, że Abraham wierzył, że tak jakby z martwych mógł odzyskać Izaaka z powrotem, dlatego że wiedział, że Bóg obiecał, że z Izaaka będzie tak liczne potomstwo jak piasek na brzegu morza. Czyli nie było tutaj w Abrahamie żadnych wątpliwości, że jeśli nawet Izaak zostanie przez niego zabity, to Bóg go wskrzesi. No bo wcześniej była obietnica Boża, że z Izaaka będzie się wywodzić liczne potomstwo Izaaka. Czyli nie było w nim rozdwojenia, że teraz, o nie Boże, Ty nie możesz mi kazać zabić mojego syna, no bo wcześniej obiecałeś. Niektórzy tak próbują, jeden po przykazanie Boże przeciwstawić drugiemu. Czyli na przykład nie mogę, bardzo trudno mówić o sobie przykład, ale w życiu na pewno nieraz mamy takie sytuacje, kiedy jest pokusa, żeby jedno przykazanie może uchylić po to, żeby drugie podtrzymać. I nam się wydaje, że wtedy jedno przykazanie jest ważniejsze od drugiego, a to jest nieprawda, bo Abraham miał obietnicę, że z Izaaka będzie potomstwo liczne jak piasek morski, a potem można powiedzieć, że usłyszał po ludzku sprzeczne przykazanie, żeby zabił Izaaka. Jeżeli mamy pewność, że to pochodzi ze Słowa Bożego, co Bóg od nas wymaga, to nie mamy żadnych podstaw do niepokoju, że mamy według tego, co nam jest objawione w Słowie Bożym, postępować, choć nam po ludzku się wydaje, że nie możemy naraz utrzymywać trzech lub czterech miejsc z Biblii naraz, bo nam się wydaje, że będzie trudno. To już trzeba powiedzieć. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami Jego i przez uczynki stała się doskonała? Jakaż to by była wiara, gdyby Abraham nie wyciągnął męża na syna? I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Tutaj jest odnośnie do Rzymian 4.3, który jest w pewnym sensie też kluczem dla nas. Wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Właśnie 4.2 pokazuje nam, przed kim został usprawiedliwiony z uczynków Abraham. Ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo Bóg już w momencie, gdy on pierwszy raz uwierzył, wiedział, że Abraham jest prawdziwie wierzący. Już wtedy w niebie zostało to zapieczętowane i nie było już żadnych możliwości, żeby Abraham odpadł. Tak samo w przypadku Rahab. W liście Jakuba mamy powiedziane, że
podobny sposób Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona? Czyż ona już wcześniej uwierzyła Bogu, że ten Bóg Izraelitów, którzy idą, żeby wymordować wszystkich mieszkańców Jerycha za ich bezbożność, że ten Bóg jest Bogiem prawdziwym. I w tym momencie już stała się usprawiedliwiona przed Bogiem z wiary. Ale jeżeli by tej wiary nie praktykowała, co zrobiliby z nią Izraelici? Zrobiliby ją. Dlatego powinna była i Bóg doprowadził do tego, że praktykowała swoją wiarę. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona? Przed kim z uczynków została usprawiedliwiona? Przed ludźmi, którzy uratowali ją i nie zgładzili. Pomogli, gdyby ich nie uratowała, gdyby ich nie ukryła, to nie wiedzieliby, że jest wierzącą. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jest to zasada, o której powinniśmy pamiętać. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie doprowadził do tego, aby Jego Dziecko Boże nie wydawało zewnętrznych wyraźnych sygnałów, że jest to Dziecko Boże. Nawet Łotr na krzyżu, który po nawróceniu żył nie dłużej niż godzinę czy dwie, miał okazję w taki sposób wydać o sobie świadectwo, że jest nawrócony, że dziś każdy to na egzemplarz Nowego Testamentu wie o tym. I tak samo poświadcza Bóg w życiu każdego człowieka, że są ewidentne oznaki, takie, że nie można tego z niczym pomylić. Po czym to poznać? Po owocach. Mamy w Biblii powiedziane, że po owocach się czego poznaje. I znane nam są co najmniej trzy owoce. Owoc warg wyznawających jego. To jest w Hebrajczyku powiedziane. I owoc warg wyznawających imię Boże jest rzeczywistym owocem w przypadku prawdziwego wierzącego. Ale czy wystarczy nam jako świadectwo oczyć? Do tego, żeby go oczyć, prawdopodobnie tak, bo na wyznanie ustne się czci, prawda? Ale jeśli chodzi o to, czy to jest faktycznie człowiek, który może być przez nas całkowicie bez zastrzeżeń uważany za absolutnie godnego wiary jako wierzący, no nie zawsze. No to może powiedzieć o to, że ja wierzę w Jezusa. Może powiedzieć o tym muzułmanie, że ja jestem wierzący w Jezusa. I wyznawać w stanie prawie identycznie z nami. Wyuczy się paru rzeczy, które musi powiedzieć i jest wtedy coś, co wygląda jak owoc warg wyznawających imię. Drugi owoc to jest owoc sprawiedliwości, który jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I z tego, co pamiętam, ten owoc także był już w Starym Testamencie znany, że właśnie pokój jest zasiewany w sprawiedliwości przez tych, którzy pokój czynią. I to pokazuje, że to także mógł czynić starotestamentowy Izraelita stosujący się do zakonu, nie mający życia Bożego. Ale również to czyni każdy prawdziwie narodzony na nowo chrześcijan. Wydaje taki owoc. A trzeci owoc, który jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla chrześcijan, to jest Galacjan. Czwarty rozdział. Dwudziesty drugi wiersz. Owocem, trzeba zwrócić uwagę, że to jest liczba pojedyncza, nie owocami. Owocem zaś ducha są. Na ten jeden z owoców
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. Czyli jeżeli mamy człowieka, który deklaruje miłość, ale na przykład nie ma w nim żadnej radości, nie ma ewidentnego dowodu, że on ten obok jest nasz. Bo jeżeli mamy na przykład jabłko, które ma skórkę ogony, ale nie ma miłości, to się nie znaje. Nie jest to ten obok. Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym i zmęczonym, odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążonych. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki dać go może Pan nad Pany. Dzieci Boże, śpieszcie wznieść Panu serca wdzięczną cześć. Z całych sił śpiewajcie pieśń, że miłości dla nas jest. Dziękujemy Ci, Panie nasz, dziękujemy wszyscy wraz. Dzięki wznosimy Ci. Dzięki wznosimy Ci, Ojcze łaskawy, dziękuję Ci. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie, godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nasze zmarł grzechy. Sławimy moc Twoją, spełniłeś swe dzieło i siedzisz po prawicy Ojca. Sławimy Twą wierność, co ciągle jest nowa, aż nas swą wspaniałość wprowadzisz. W świątyni Twojej, Panie nasz, Twą miłość wysławiamy. Czyś chwałę oddajemy Ci w Twym duchu uwielbiamy. Przybyłaś tu uniżyć się, wypełnić aż do końca w pokorze wolę Ojca. O Zbawco święte, życie swe bez ofierze sam złożyłeś, cierpliwie niosłeś grzech
Żarliwe to wołanie, Twa wola niech się stanie. Baranku drogie życie swe, bez mazy doskonałe. Jak wdzięczną woń na krzyżu tam dla Ojca sam oddałeś. Niech pieśń Ci brzmi ku wiecznej czci, żeś przez swe poświęcenie wyjednał nam zbawienie. Boże, Ciebie wyznajemy, cześć i chwałę oddajemy, uwielbiamy wielkość Twą po prawicy na Twym tronie. Siedzi Syn Twój wywyższony.